Proszę Państwa, w moim referacie na naszej ogólnopolskiej sesji Narodowej Akademii Informacyjnej w Warszawie na Politechnice po prostu będę mówił o sprawach po pierwsze rozwoju ruchów społecznych, czy społeczno-politycznych nawet. Po drugie, o doktrynie takich ruchów. Doktryna jako zbiór informacji określających zasadniczy cel takiego ruchu, sposób jego osiągania i ewentualnie modyfikacji tego sposobu. I druga sprawa, którą chcę omówić, to jest sprawa tajnych organizacji. Otóż pierwszy z tych tematów to jest klasyczny temat cybernetyczny. Obiekt, cel, metoda, czyli doktryna, ale zwracam Państwu uwagę, że żaden z obecnych ruchów społecznych czy społeczno-politycznych, które działają, ich jest multum, nie ma żadnej doktryny. Ich programy to są wypiski z gazet, zbieranie haseł, które są po prostu popularne i koniec. Nie ma tam żadnej metody, nie ma tam żadnej doktryny, nie ma tam żadnych podstaw teoretycznych, a nie ma nic bardziej praktycznego jak dobra teoria. Tą teorię wyłożyłem w mojej książce Naukowe podstawy nacjokratyzmu, którą mamy zamiar upowszechniać na tej sesji. I zwracam uwagę, że poza nami nikt w Polsce tego nie ma. Dlaczego? Dlatego, że te wszystkie ruchy czy organizacje społeczno-polityczne po prostu są zapatrzone w zagranicę, że tak powiem oględnie. Stamtąd czerpią inspiracje. Albo czerpią inspirację z gazet, z wypisków gazetowych. My mamy porządną doktrynę i to nowoczesną, opartą na naukowych podstawach. To jest jedno. A druga sprawa to jest sprawa tajnych organizacji. Otóż powiem szczerze, że przez te kilka, a to już sporo lat, działalności Narodowej Akademii Informacyjnej, to tylko jeden zrobiłem wyjątek, gdzie miałem wykłady na temat tajnych organizacji, a poza tym nie zajmowałem się tym tematem. Dlaczego? Dlatego, że jestem przeciwny konspirowaniu. Roman Dmowski był przeciwnikiem tego elementu polskiej kultury politycznej, który nazywał liberum conspiro. Każdy sobie konspirował jak chciał. Od ćwierć wieku, kiedy można działać jawnie, oficjalnie, uznałem, że po paru dziesiątkach lat mojej działalności konspiracyjnej, tajnej, nie trzeba tego kontynuować, bo to jest trochę jak zaraza, jak narkotyk. Jest bardzo ciekawy zestaw dwóch artykułów Adama Dobożyńskiego na temat konspiracji, który on tam przestrzega przed tym. To, co się dzieje na tajnym poziomie, stwarza po pierwsze niebezpieczeństwo, że tak powiem, uwalniania się z kontroli społecznej. I konspiracja to jest pewna trucizna. Czasami jako lekarstwo jest konieczna. No, w PRL-u była taka sytuacja, żeśmy musieli te metody stosować w celach obronnych.
Zresztą to do dzisiaj powoduje różne dziwaczne skutki. Będę o tym mówił w moim referacie. Ale w momencie, kiedy powstała możliwość działania jawnego i powstała Partia X, to po prostu tajne struktury Ligi Narodowo-Demokratycznej zostały zawieszone. Jako niepotrzebne. No tak, ale proszę Państwa, w tej chwili wrogie struktury dywersyjne zaczęły nas atakować w sposób tajny. A taka sekta jedna, mniejsza z tym, nie będę w tej chwili mówił o szczegółach, ale sporo na ten temat wiemy. I teraz, jeżeli ludzi się nie oszczerze i nie nauczy obrony przed tajnymi atakami, a te ataki mogą pochodzić ze strony sekt, mogą pochodzić ze strony po prostu złych ludzi, mogą pochodzić ze strony służb specjalnych i to nie tylko polskich bynajmniej, no to ludzie będą bezbronni, jak pijane dzieci we mgle. I dlatego postanowiłem zrobić taki wykład dla wszystkich z rozróżnieniem organizacji konspiracyjnych i mafijnych, bo jedne i drugie metody są stosowane w tej chwili przeciwko nam. Tak, żeby ludzi uzbroić informacyjnie do obrony przeciwko tego rodzaju atakami. I temu ma służyć ta druga, no może nawet ważniejsza część mojego referatu, a mam zamiar w tym roku akademickim sprawę szerzej omówić w cyklu wykładów, bo jak Państwo wiedzą, w mojej twórczości sporo uwagi temu poświęciłem, chociaż długi czas wykładów z tego nie prowadziłem. No to teraz wracam, można powiedzieć, do jednej dziedziny moich zainteresowań i będę Państwu chciał to wszystko przedstawić. Zapraszam. Dziękuję.